Co? W mowie piszcze. Co w mowie piszcze. Pani Małgorzata Piękowska z Ełku zastanawia się nad dwoma wyrażeniami. Zmożony snem, gdzie zmożony jest pisane przez RZ i zmożony snem, gdzie zmożony zapisujemy przez Z Z. Kropką. Skłaniałabym się ku formie zmożony przez z kropką snem, wyjaśnia słuchaczka, ale zmożony przez RZ marszem. Zmożony przez Z skropką to pokonany przez kogoś lub coś, a więc zmożony przez z kropką jest logiczne, bo sen może pokonać kogoś. Natomiast zmożony przez RZ znaczy zmęczony, a więc wyrażenie zmożony przez RZ. Snem wydaje się mało logiczne, no bo przecież sen niesie z sobą odpoczynek. Tak napisała pani Małgorzata Piękowska. Te dwa wyrazy, a także rzeczowniki zmożenie i zmożenie, jeden przez RZ, drugi przez Z. są formami czasowników zmożyć, który piszemy przez RZ, i zmóc. Uwaga, nie istnieje czasownik zmożyć pisany przez Z. Zmóc czyli ten, od którego pochodzi zmożony, ten z z. Kropką. miał też kiedyś swój odpowiednik niedokonany, zmagać i znaczył być w stanie coś robić, zwalczyć, coś podołać czemuś. Tak jak w zdaniach, jak ja to opisać zmogę, albo zmógł to swoją udatnością, czy nie zmogły lasu burze, nie zmogły pioruny, nie zmogły mrozy, siekiera przyszła i las padł trupem. To zmóc miało też znaczenie przenośne. Pokonać kogoś w ten sposób, że się go wyczerpało, zmęczyło. Tak jak w zdaniu król otyły, zmorzony, i tutaj przez z. oczywiście to zmorzony, trudem w boju nie może uchodzić szybko. Tak więc zmóc opisuje pokonanie kogoś, zwykle kończące się wyczerpaniem, zmęczeniem tej osoby. Współcześnie najbardziej typowymi użyciami tego czasownika i utworzonego od niego rzeczownika zmorzenie, pisanego oczywiście przez z. Skropką, są zmogło go zmęczenie, czy był bliski zmożenia z niewyspania. Drugi z czasowników, Zmożyć, pisany przez RZ, Pochodzi od nieistniejącego już słowa morzyć, który znaczył zadawać komuś śmierć. Dziś występuje on tylko w dwóch związkach: morzyć kogoś głodem i sen go morzył właśnie. Tutaj mamy to przez rz. Morzyć znaczyło tyle co uśmiercać. O uśmiercaniu mówił też oczywiście zmorzyć, lecz było to uśmiercanie rozumiane metaforycznie, czyli pozbawianie sił, wyczerpanie kogoś, tak jak w zdaniach: był już zupełnie zmorzony ciepłem i wódką, czy koń zmorzony oczywiście przez RZ. Ciężarem jeźdźca nie mógł iść. Dziś zmożyć, może nas chyba tylko sen, mówimy tak, bo zmożenie, właśnie to zapisywane przez RZ, wyobrażamy sobie jako coś w rodzaju całkowitego zapanowania nad człowiekiem, tak jakby chodziło tutaj o uśmiercenie. I właśnie słuchaczka zastanawia się, dlaczego mówimy zmożony snem, mimo że zmożony to inaczej zmęczony. Otóż chodzi tutaj o zmęczenie tak silne, że aż no jakby uśmiercenie. Wówczas to zmożenie, należące do tej samej rodziny wyrazów, co umrzeć, umór czy zmora, ma sens.